Kiedy na prawicy, na zjednoczonej prawicy, znaczy do niegdyś zjednoczonej prawicy zaczyna się wojna, Polacy biorą popcorn, cola i zasiadają przed telewizorami, bo wtedy wiadomo, że krew będzie się lała nie z ich obozu, a po prostu z obozu, który dzisiaj się wycina od Ziobry, po Morawieckiego, przez Bocheńskiego. No ale o tym to za chwilę. Natomiast dzisiaj także opowiem Wam o kolejnej wydmuszce, która no, została fajnie zorganizowana. Gdzie Patryk Jaki za zgodą zbigniewa ziobry stworzył sobie wydmuszkę, do której przepompowywali nawet 150 milionów złotych rocznie, a do tego dawali tej wydmuszce dziesiątki nieruchomości, które miały stanowić jej majątek, po to, żeby zjednoczona prawica, Solidarna Polska, albo ta suwerenna Polska, kiedy już zostanie odsunięta od władzy, miała gdzie zarabiać na chleb. Cześć, ja mam na imię Sebastian, i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę bezpośrednio od Was. Znaczy, może nie od Was, ale od pytania skierowanego do Was. Kim dla Was, dla Was, moich widzów, jest Mateusz Morawiecki? Bo dla mnie, no w sumie to ja Wam powiem, kim dla mnie jest Mateusz Morawiecki, trochę dalej, bo teraz nie chcę Wam sugerować. Napiszcie mi w komentarzu, kim dla Was jest Mateusz Morawiecki. Można by powiedzieć, że kurz wyborów europejskich jeszcze nie opadł. Trup PiSu jeszcze nie ostygł, a buldogi wychodzą już spod dywanu i zaczynają ujadać, znaczy zaczynają wojenkę. Mówię tutaj o kandydatach na kandydatów na urząd prezydenta w przyszłorocznych majowych wyborach. Można by powiedzieć, że kandydat na kandydata to jest nikt, ale w PiSie kandydat na kandydata to jest naprawdę ktoś. I mamy tutaj kandydatów od tak skrajnie ideologicznych ludzi jak Przemysław Czarnek do tak mało wyrazistych i bym powiedział wręcz miałkich jak Mateusz Morawiecki. a i nie to, że Mateusz Morawiecki dla mnie jest miałki, on po prostu jest taki, to trzeba powiedzieć. Natomiast Mateusz Morawiecki jest mm, jak by to powiedzieć też z roz, rozsądnym wyborem Mateusz Morawiecki dla pisowskiego elektoratu jest bardzo rozsądnym wyborem i wiem, że w moich ustach stwierdzenie że Mateusz Morawiecki jest rozsądnym wyborem, to jest czymś, na co nikt nie czeka. Ja sam się zastanawiam, dlaczego się nie jąkam, i dlaczego nie mam wysypki, jak to mówię, ale jak patrzę na kandydatów, którzy wzięli udział w ostatnim sondażu wśród wyborców PiSu, to Mateusz Morawiecki naprawdę wydaje się najbardziej rozsądnym z tych wszystkich nierozsądnych. Dlatego przez chwilę, no na krótką chwilę, proszę Was, zastanówcie się, wejdźcie w buty Jarosława Kaszczyńskiego i zastanówcie się, jak ciężką i ważną decyzję w tej chwili on ma. Oczywiście, co by nie zrobił, i tak nie zmieni to stanu rzeczy, że on pójdzie pewno siedzieć za chwilę, a prezydentem Polski nie będzie nikt spisu. Natomiast ze względu na to, że on walczy o życie, to dajmy mu chwilę, ach, jakaś pszczoła, to dajmy mu chwilę na to, że wejdziemy w jego buty. I zobaczymy, jak trudną decyzję ma sam Jarosław Kaczyński. Bo sam Jarosław Kaczyński, kwestie związane z wyborem kandydata na kandydata na prezydenta w Polskiej Agencji Prasowej komentuje mniej więcej tak. Kaczyński odniósł się także do spekulacji, jakoby, Pys, jakoby PIS miał wystawić Jokera. Podobnie jak w 2014 roku, kiedy to wybrano Andrzeja Dudę. Ja Dudę, który dla wielu okazał się zaskoczeniem. Polityk przyznał, że wybór dudy to nie była intuicja, a proste rozumowanie, wyjaśnił, że prezydent Duda miał przewagę, bo był całkowitym przeciwieństwem ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tym razem też jest możliwe, że nagle okaże się, że ktoś ma wyraźną przewagę nad kandydatem PO na przykład Radosławem Sikorskim nie mającym jednej słabości co na pewno będziemy akceptować akcentować powiedział Kaczyński Zauważcie że Jarek nie odnosi się w tej wypowiedzi, w tej części wypowiedzi do Rafała Trzaskowskiego jako no już nominowanego kandydata koalicji obywatelskiej na urząd prezydenta. Nie odnosi się tam do Trzaskowskiego, bo tak naprawdę Trzaskowskiego się po pierwsze boi, a po drugie woli wyciągnąć Sikorskiego po to tylko, żeby zamieszać nie w swoim elektoracie, ale żeby zamieszać w elektoracie koalicji 15 października, bo jeżeli. Pisowcy będą coraz częściej przedstawiali Sikorskiego jako kandydata, a nie Trzaskowskiego. A koalicja 15 października wie, że ich kandydatem, znaczy moim też, jest nie kto inny jak Trzaskowski. No to w tym momencie będzie rozdźwięk, będzie dysonans pomiędzy jednym a drugim we własnym obozie. I to ma według Kaczyńskiego spowodować zamieszanie, na którym on wypłynie ze swoim kandydatem wyciągniętym z rękawa. Kolejna wypowiedź. Kolejna wypowiedź. Co tu się dzieje? Coś mi tu tłuką, no ale dobra, spróbuję nagrać. Kolejna wypowiedź upadającego wodza PiSu pokazuje to jeszcze wyraźniej, Pokazuje to, że oni naprawdę nie wiedzą, kogo wystawić. Mamy bardzo duży wybór między ludźmi, którzy mają różne zalety, ale wymogi wobec kandydata są wysokie, podkreślił Kaczyński. Jak wskazał, PiS stoi przed wyznaczeniem niezależnego polityka, który łączy różne cechy potrzebne do pokonania przeciwnika którym zdaniem prezesa Kaczyńskiego może być premier Donald Tusk. Bierzemy pod uwagę Tuska jako kandydata PO, stwierdził. Kaczyński mówi, że ma duży wybór, co oznacza, że nie wie kogo wybrać. No to, że ma wybór, to jest oczywiste. Ja nie mówię, że nie ma wyboru, tylko on nie wie kogo wybrać, kto mu najbardziej rokuje. W związku z powyższym, zamiast powiedzieć, ach, mogę wybrać tego, tego czy tego, woli powiedzieć, że mają kandydata, który będzie konkurował z Donaldem Tuskiem. Który to Donald Tusk już kilka dni temu ogłosił jasno: wszemi wobec nie będę kandydował. Moim kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Więc po co Kaczyński mówi o Tusku? Po to, żeby znów zamieszać w elektoracie koalicji 15 października. Czy mu się to uda? Moim zdaniem on tylko zamiesza w swoim elektoracie, ale zostawmy, bo, wied bo musimy wiedzieć, że Jarosław Kaczyński naprawdę ma potężnie ciężką dzisiaj decyzję. Ale zanim pokażę Wam ostatni sondaż, w którym jest wielu kandydatów na pupili ulubieńców izodupów Jarosława Kaczyńskiego, to muszę Wam przypomnieć: napiszcie mi, kim dla Was jest Mateusz Morawiecki. A co więcej, pamiętajcie o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować ten kanał, bo dzięki temu nasza społeczność rośnie, a moje filmy docierają do setek tysięcy nowych widzów każdego miesiąca. Dlatego warto jest, aby wiadomości na temat PiSu, a także innych ludzi dookoła Zjednoczonej Prawicy szły szerokim echem, bo pamiętajcie, wybory prezydenckie już mamy za rok, a wybory kolejne, najbliższe, tak naprawdę mamy dwa lata później. W związku z powyższym musimy walczyć o to, żeby grono wolnych i rozumnych Polaków rozrastało. Jakiś czas temu pojawił się sondaż, w którym sondażowani byli wyborcy pisu, czyli wszyscy ci, którzy będą prawdopodobnie głosowali na pis. W całym tym sondażu prezydenckim, czyli kogo wybierają na prezydenta albo chcieliby wybrać na prezydenta z ramienia Zjednoczonej Prawicy, najbardziej mnie zaskakuje jedna rzecz. Ponad 40% wyborców PiSu nie wie na kogo głosować. I to nie chodzi o to, że nie mają kandydatów. Moim zdaniem chodzi po prostu o to, że każdy z tych kandydatów jest gorszy od Andrzeja Dudy, który to Andrzej Duda już przeniósł. No, granice absurdu, debilizmu i śmieszności tak wysoko, na przykład zdjęciem z krabem albo innymi głupimi swoimi wypowiedziami. No nie no, tu mnie coś zaraz. Co tu się dzieje? Taka ładna okolica, a takie remonty. No ale wracając. Oczywistym kandydatem Andrzeja Dudy jest nie kto inny jak Mastalerek, czyli wiceprezydent, który stara się swoim, swoją głupotą, debilizmem dorównać przynajmniej Andrzejowi Dudzie, bo myśli, że będąc jak Andrzej zostanę nominowany. Oczywiście Mastalerek nie ma szans dzisiaj, żeby został wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat na kandydata Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczona prawica, przepraszam, elektorat Zjednoczonej Prawicy, który nie wie w ponad 40% na kogo so, głosować, nie chce głosować na kogoś, kto albo będzie zaraz. Osadzony, albo będzie miał postawione zarzuty, albo jest głupszy i śmieszniejszy od Andrzeja Dudy, albo przyniesie więcej wstydu niż Andrzej Duda. Zjednoczona prawica, elektorat Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj zaczyna myśleć i patrzeć, że wstyd na arenie międzynarodowej powoduje, że Polska jest troszeczkę zamykana przy wielu rzeczach, a w zakresie konfliktu Ukraina-Rosja, w zakresie kryzysu migracyjnego, w zakresie wielu rzeczy, które się dzieją, złych dzieci, rzeczy, które dzieją się w gospodarce. Odstawienie Polski od pierwszych decyzji, od źródła pierwszych decyzji nie jest dobre. Dlatego elektorat PiSu, elektorat Zjednoczonej Prawicy zastanawia się. Dlatego też został zrobiony sondaż, w którym pokażę Wam od najgorszego miejsca, bo jest to ciekawe zjawisko, bo pani, która... No, ma potężne poparcie w Małopolsce. Beata Szydło była premierem Europosłanka od wielu lat, która naprawdę rozwala wyniki na mało, w Małopolsce, ma tylko 4% poparcia w zakresie kandydowania na kandydata na kandydata na prezydenta. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że pani Szydło jest znana z tego, że jest znana, tylko i wyłącznie na Małopolsce. Reszta Polski znają jako kobietę, która sankcjonowała przekręty, która sankcjonowała wypłacanie premii, której mąż dostawał dziesiątki milionów dotacji z Unii Europejskiej, które może mu się nie należały, może mu się należały, ale jakby nie było. Najpierw pluła na Unię Europejską, wyprowadzała flagę, a później jej mąż dostawał miliony dotacji. Czyli jest niewiarygodna w całej Polsce poza Małopolską. Następną kandydatką na kandydata na prezydenta jest też kobieta Elżbieta Witek. Żwita Witek ma 5,6% poparcia. Wśród kandydatów na kandydatów wśród elektoratu PiSu. Pani Zmioda Witek zasłynęła tym, że przez lata utrzymywała za publiczne pieniądze swojego męża na ojomie, zasłynęła tym, że nie wiedziała, co się dzieje w sejmie, jak chodziło o głosowanie nad wyborami kopertowymi. Zasłynęła także tym, że wykonywała bezpośrednio polecenia Jarka Kaczyńskiego z Nowogrodzkiej, więc nie daje żadnej rękojmi tego, że będzie samodzielnym prezydentem. Będzie jeszcze bardziej zależna od Kaczyńskiego niż był Duda. A elektorat PiSu już nie chce mieć tak zależnego prezydenta. Chce mieć Mieć po prostu prezydenta. Co także pokazuje, że kobiety w PiSie nie mają szans na, na urząd prezydenta, bo jednak jest to bardzo męskie środowisko i bardzo ukierunkowane na to, że kobieta według pisowców powinna siedzieć w domu, a nie pchać się do polityki. Następnym kandydatem jest pan Płażyński i pan Błaszczak. Odsunę ich, bo są to bardzo nieciekawe postacie, a przejdę od razu do kogoś, kto jest no, na pudle, muszę powiedzieć, znaczy na pudle wyborczym. Znaczy, na pudle kandydatów na kandydatów na prezydenta. Jest to nie kto inny jak pan Przemysław Czarny, który uzbiera, uzbierał około 8,6% poparcia wśród elektoratu pisowskiego. Pan Przemysław Czarny, no cóż, bardzo skrajnie prawicowy przedstawiciel skrajnie prawicowej partii, czyli to jest tak prawicowo-skrajnie człowiek, który w swoich poglądach zaskakuje czasami nawet sam siebie i nie wierzy w to, co mówi. Idąc dalej, pan Czarny zasłynął, no ja go nazywam czasami doktor Willa, czyli doktor który sprzedawał, no nie sprzedawał, rozdawał nie swoje pieniądze po to, żeby przysporzyć sobie pieniędzy, mianowicie rozdawał kolegom miliony po to, żeby ci kupowali wille. Jest to człowiek, który prawdopodobnie za chwilę będzie miał zarzuty, dlatego ma tak małe poparcie, jak ma. 8,6% to jest nic, będąc na drugim miejscu tego rankingu. Oczywiście, PiS raczej nie chce postawić na kandydata na prezydenta człowieka, który za chwilę może mieć zarzuty i wylądować w areszcie, a nie tak naprawdę w pałacu na Dlatego tutaj wychodzi nam na prowadzenie Mateusz Morawiecki, który, co by nie powiedzieć, jest niezłym politykiem, jest dobrym menadżerem, albo był dobrym menadżerem. Teraz się trochę zeszmacił jako zły polityk i już jest pewno zeszmaconym menadżerem, ale tak czy siak, Mateusz Morawiecki ma około 19% poparcia w zakresie bycia kandydatem na kandydata na prezydenta. Boże święty, ile razy ja powiedziałem, w tym materiale słowo kandydat. Jak ktoś policzy i napisze mi w komentarzu, ile razy w całym filmie powiedziałem słowo kandydat, to dostanie ode mnie nagrodę moją książkę za darmo. Czekam na wasze, a sam będę musiał to policzyć, cholera. No dobra, dobra, ja też policzę. Tak, tak czy siak, jak ktoś napisze, dostanie moją książkę w wersji elektronicznej. Idąc dalej. Mateusz Morawiecki, który jest no, najlepszym z kandydatów na kandydatów na prezydenta, ma trochę wad, bo jakby nie było, Mateusz Morawiecki, jak mówi o nim sam Jarosław Kaczyński, nie jest idealnym kandydatem. Dlaczego? Dlatego, że Mateusz Morawiecki ma swoje zdanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Mateusz Morawiecki stawał okoniem do tego, co mówił Kaczyński. Kaczyński mówił: Wspieramy Kurskiego, Morawiecki jechał, wspierał kogo innego. Kaczyński mówił: Wspieramy Ankę Zaleską, Morawiecki jechał, wspierał Dworczyka. Wielu kandydatów Morawieckiego wygrało z kandydatami Kaczyńskiego, dlatego siła Morawieckiego to nie jest tylko te 19%, ale to, jest też, to są też te osoby, które dzięki niemu dzisiaj weszły do Parlamentu Europejskiego i będą mogły go wspierać, więc Morawiecki jest dobrym kandydatem natomiast nie jest idealnym kandydatem dla Kaczyńskiego i tu pojawia się nam ktoś kto jest idealnym kandydatem dla Jarosława Kaczyńskiego Jestem skromnym szeregowym europosłem powiedział nie kto inny jak Tobiasz Bochański doktor złodzi który udaje warszawiaka To wyraźnie to, to stwierdzenie pana Bochańskiego wyraźnie stwierdza Jarek ja zrobię wszystko żeby być prezydentem i wszystko, żebyś ty nie trafił do więzienia. A nawet jak trafisz, to zanim trafisz, to pamiętaj, ja cię ułaskawię. To mówi też wszystko o tym, że chcę być prezydentem, bo wygrałem wybory europarlamentarne. Wygrałem co prawda psim swędem, ale pokazałem, że potrafię i tego mu nie można odebrać. Natomiast czy pan Boheński będzie miał szansę na to, żeby wygrać z Morawieckim? Obawiam się, że tak. Bo dzisiaj bycie skromnym, spolegliwym i... no przepraszam za kolokwializm, ale lizodupem Kaczyńskiego, jest ważniejsze od tego, co ma Morawiecki, czyli poparcia wielu struktur lokalnych, struktur w całej Polsce. Coś, czego nie ma Szydło, nie ma Czarnek, ma Morawiecki. Morawiecki nie to natomiast ma niepokorność, której brakuje Bocheńskiemu. Kogo wybierze Kaczyński? Tego się dowiemy już za kilka miesięcy. Ale moim zdaniem, a wy lubicie moje opinie, moim zdaniem sprawa jest prosta. Powinien wygrać w tym wszystkim Bocheński, bo Bocheński jest największym lizodupem ostatnich kilku miesięcy, więc Kaczyński go uwielbia. Jest bardzo spolegliwy, nie ma struktur, nie ma nikogo za sobą, więc jest łatwo sterowalny. Jest idealnym kandydatem, który może powalczyć i chyba jest wyższy o centymetr czy o dwa centymetry. Od Trzaskowskiego, a to w pewnym momencie było bardzo ważne dla Pisu, że był wyższy od Trzaskowskiego. Oczywiście, czy to będzie Morawiecki, czy to będzie Bocheński, czy to będzie Czarnek, nie ma to wielkiego znaczenia, bo i tak nikt nie wygra z Trzaskowskim, bo ruch 15 października na pewno wesprze Trzaskowskiego, który zdobędzie nie wiem, 12, 13 milionów głosów, i dzięki temu jest duża szansa, że wejdzie w pierwszej turze. Ja mam taką nadzieję. Wy pamiętajcie, ja sobie pozwalam na mocne komentarze tutaj na YouTube, ale na mocniejsze komentarze pozwalam sobie tutaj na Twitterze. I dzisiaj już Was zapraszam do mojego Twittera. Tam dzieje się polityka bez cenzury, i tam się też znajduje dosyć mocny mój komentarz w zakresie tego, co odwalił Ziobro. A o czym dowiadujemy się właśnie w tej chwili. Zbigniew Ziobro doskonale wiedział, że po przegranych wyborach 15 października musi się ewakuować. Nie tylko on, ale także wielu jego satrapów z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także mówię tutaj o szeroko rozumianej Solidarnej Polsce. Zbigniew Ziobro wiedział, że on no, musi wymyśleć sobie jakiś spadochron i wymyślił sobie chorobę. Czy to jest poważna choroba, czy nie, nie wnikam. W każdym bądź razie mówią, że jest chory. Jeżeli jest chory, życzę mu zdrowia. Ale Zbyszek Ziobro może sobie pozwolić na chorowanie w Brukseli, bo jego małżonka, Patrycja Kotecka, zarobiła kilka milionów w spółkach Skarbu Państwa. I oni sobie spokojnie mogą tam żyć. Natomiast koledzy Ziobry już nie mogą sobie na to pozwolić, bo to, że oni tam wyciągnęli ze Funduszu Sprawiedliwości po kilkaset tysięcy, czy tam po kilka milionów, to nie za bardzo mogą się tym cieszyć, bo są nielegalne pieniądze, które szybko mogą im, im być odebrane. Dlatego Zbyszek Ziobro wiedząc, że będzie kicha za jakiś czas, zaczął budować Akademię Służby Więziennej, którą przekazał na początku w 2019 roku Patrykowi Jakiemu, który zrobił z małej, nie, małej takiej wiecie, niszowej szkoły z budżetem 7 milionów, która no niewiele robiła, ale też niewiele kosztowała, zrobił piękną maszynkę z budżetem 150 milionów rocznie i planami na przekazanie jej kolejnych dotacji i nieruchomości o wartości 50 milionów złotych. Okazuje się, że ta akademia więziennictwa, jak to się nazywa, Akademia Służby Więziennej, nie tylko dostawała dofinansowanie w postaci 150 milionów, ale także dostała kilkanaście nieruchomości od centrum Warszawy po Zakopane, skończywszy na takich miejscowościach, gdzie one nie są potrzebne w ogóle tej nieruchomości, ale dostawali po to, żeby teraz je wynajmować i czerpać z tego pieniądze. Co więcej, kolejnym krokiem już w 2023 roku, przed przegranymi wyborami, było zatrudnienie Wielu dyrektorów w tejże uczelni, których budżet wynagrodzenia, budżet wypłaty roczne sięgnął prawie 2 milionów złotych. Ludzie, którzy tam nie są potrzebni, zostali zatrudnieni po to, żeby dostawać po kilkanaście tysięcy miesięcznie za rzeczy, których nie muszą robić, a pieniądze im są potrzebne, żeby przeżyć. Po przeprowadzonych audytach w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także w podmiotach zależnych do tejże Akademii, służby więziennictwa, więzienne, nieważne, okazało się, że kilka nieruchomości przekazanych, a także kilka decyzji może być wykonanych z naruszeniem prawa. W związku z powyższym, nowe władze ministerstwa zaprzestały przekazywania nie tylko dotacji, ale także nieruchomości. W związku z powyższym okazuje się, że rektor tejże jakże znamienitej uczelni został urlopowany. Czyżby szykował ewaku ewakuację sobie jak Zbyszek Ziobro gdzieś do Brukseli? Nie wiem. Może już nawet jest w Brukseli razem z Patikoti i z Byszkiem Ziobro, tam kminią jakieś tematy. Natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że ja już kończę na dzisiaj. Jest piękna pogoda, jak widzicie, i zamierzam pojechać nad wodę. Ja wiem, że jest poniedziałek, Wy w pracy, ja gadam takie rzeczy, ale ze względu, że mi się kończy urlop w Polsce i za chwilę wracam już na Bali i tam będę ja pracował, to dzisiaj chcę się pourlopować. A więc do zobaczenia już jutro i pamiętajcie, subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy i widzimy się jutro. Na razie, pa!